Po wydarzeń Monika Kuziaczapka, witam Państwa. Dzisiaj będzie o sukcesach tanecznych, poprzedzonych ciężką pracą, determinacją i wytrwałością. Ze mną w studio jest Robert Rowiński, studio tańca Pasja. Witam serdecznie. Witam. A także para taneczna Natalia Stadnik i Jakub Dudka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Wielokrotni finaliści Mistrzostw Polski i turniejów międzynarodowych, posiadający najwyższą międzynarodową klasę taneczną S. Dobrze wszystko wymieniłam? Tak. Dobrze. To słuchajcie, to jest ogromny sukces. W tak młodym wieku macie 16 lat. 16. Osiągnąć klasę taneczną S. Jak to było? Opowiadajcie. No, nie było. Jak się zdobywa taką klasę? No, trzeba pracować bardzo dużo, codziennie praktycznie na treningi chodzić, trenować właśnie indywidualnie z trenerem, ale jakoś wychodzi po czasie, po tej ciężkiej pracy, po pomocy wszystkich i jeździ się na turnieje, zdobywa te klasy, punkty. Nie jest tak łatwo, ale dajemy radę jakoś. No taką klasę to, żeby zdobyć, to trzeba być w półfinale Mistrzostw Polski. No co nie jest takie łatwe, no jednak trzeba na to dużo pracować codziennie i no jednak trzeba do tego jakby dojść długą drogą. Trzeba trenować, no i trzeba się pilnować, no jednak chodzić na te treningi i ich nie opuszczać. Mhm. Oni są skromni, prawda, Robert? Tak, bo rzeczywiście... Ale ty wiesz, jaka to jest ciężka praca. Ja wiem, bo ja w tak młodym wieku nie miałem S-klasy. Dopiero później posiadałem tą najwyższą międzynarodową klasę taneczną. Cieszę się, że moi podopieczni mogą realizować się dużo, dużo wcześniej. Rzeczywiście taką klasę taneczną to jest bardzo, bardzo druga droga. To nie jest droga po prostu tylko i wyłącznie być w półfinale Mistrzostw Polski, bo to są lata i kilometry taneczne, które ta para pokonała. Przede wszystkim co? No, klasy taneczne zdobywa się od małego. Można już pierwszą klasę taneczną zdobyć E, startując na pierwszym turnieju. Później mamy klasę taneczną D, C, B, A. I jedynie S-klasę, tą najwyższą międzynarodową, można właśnie z tytułu półfinału Mistrzostw Polski albo Mistrzostwa Polski uzyskać. Nie można już zdobywać punktów, jeździć na regionalne turnieje. To już trzeba w rankingu światowym być, to już trzeba rzeczywiście zająć pozycję na Mistrzostwach Polski. A żeby być na Mistrzostwach Polski w pozycji, no to jak mówią moi przedmówcy, to rzeczywiście jest ciężka praca. Czyli za wami ile tych mistrzostw, tych turniejów, to... Niezliczona ilość chyba. Para tańczy od trzeciego roku życia, więc no może początki były bardzo, bardzo skromne tanecznie, ale rzeczywiście tańczą od najmłodszych lat, więc corocznie odbywają się Mistrzostwa Polski i to są finaliści corocznie praktycznie Mistrzostw Polski w tych młodszych kategoriach. Teraz zdobyli zacne 8 miejsce, są w półfinale, ale no chyba jedną z ważniejszych rzeczy to jest to, że para jest w kadrze Polski. Żeby dostać się do kadry Polski, no to trzeba reprezentować sobą naprawdę najwyższy poziom w Polsce. Słuchajcie, jak się zaczęła ta wasza przygoda z tańcem, Natalia? No i jak miałam 3 lata, to mama mnie zaprowadziła pierwszy raz na tańce. No i mi się od razu spodobało. Do studia tańca Pasja. Tak, zaczęłam w Pasji i po roku zaczęłam szukać partnera do tańca towarzyskiego, bo na początku tańczyłam... Czyli od początku to był taniec towarzyski? Nie, na początku to był taki nowoczesny, taki wszystko jakby pomieszany na początku. Miks taneczny. Tak. I dopiero... Tak, miks taneczny, tak. Akademia Malucha. I mama zaczęła mi szukać partnera i że no Kuba był moim kuzynem, więc postanowiła, że go... Zwerbowała go. A ciężko jest znaleźć partnera chyba? Ciężko. No, chociaż tych chłopców coraz więcej tańczy, szczerze powiem. No, jeżeli chodzi o takie miksy taneczne i te kategorie młodsze, to są rzeczywiście... My staramy się robić taką ogólnorozwojową w ogóle, żeby to dziecko w przyszłości miało wybór, czy to chce taniec towarzyski, czy taniec nowoczesny, czy iść w kompletnie inne formy, jak hip-hop, jazz, czy no, rzeczywiście inaczej rozwijać się taneczne. To jest bardzo ważne. Dlatego fajnie jest na tych najmłodszych latach, żeby stworzyć jakąś taką grupę i my stworzyliśmy właśnie Akademię Malucha, żeby oni mieli potem gdzieś tam drogę wyboru, czego chcieli. Akurat Natalia wybrała taniec towarzyski, więc potrzebowała Kuby. I szczęśliwie się złożyło, że jesteście parą. Czyli od 4 roku życia był już ten taniec towarzyski? Tak, wtedy zaczęliśmy razem. Czyli bardzo wcześnie. Tak. Pamiętacie te początki? Nie, niestety nie. Totalnie nie pamiętam.
Tylko zdjęcia i filmiki pewnie. Tak. Tak. Rodzice wam towarzyszą w tej waszej karierze, w tej waszej pracy? Tak, rodzice nas bardzo wspierają, mierzą z nami. No i wiadomo, nie jest to tani sport, więc muszą nam pomagać. No i nas bardzo wspierają w tym wszystkim. Kibicują. Tak. Tak. A wasi koledzy ze szkoły, nauczyciele też? No miejmy nadzieję, że nauczyciele wspierają parę, nie? Bo rzeczywiście para bardzo, bardzo dużo wyjeżdża. No na takim poziomie, no to oni rzeczywiście są co tydzień na turnieju. Teraz może tych turniejów jest trochę mniej, bo wybieramy tylko rangi międzynarodowej, czyli WDSF-u, więc troszkę mniej tańczą na turniejach, ale to nie zwalnia ich odpowiedzialności podróży, ponieważ ich główny trener Dariusz Myćka jest z Warszawy, więc oni jeżdżą do niego na lekcje, na szkolenia, na kampy, więc jeżeli nie ma turnieju, jest weekend taki, to albo trenują od rana do nocy w pasji i pod moim kątem, albo po prostu jeżdżą na szkolenie z mistrzami świata też. No, no to już jest para, która światowo odnosi sukcesy. Rozumiem, że podoba wam się to i jesteście w tym całym sobą. Wyobrażacie sobie teraz życie bez tańca? Nie, sobie tego nie wyobrażam, naprawdę. Ja na przykład, dla mnie taniec to jest taki już ważny, to jest dla mnie taka po prostu rutyna, że ja sobie nie wyobrażam teraz, nie wiem, nie tańczyć i tylko chodzić do szkoły, wracać do domu, ja bym się nudziła. To też w sumie taka duża część życia. Nie macie jakby czasu na oglądanie telewizji, na siedzenie w komórce? Na to zawsze się znajdzie czas. Trochę się zawsze znajdzie. Trzeba jakoś też odpocząć, nie można cały czas trenować. No, może telefon nie jest najlepszym sposobem na odpoczynek między treningami, ale czasem trzeba odpisać na ważne wiadomości. No zobaczyć, tak, jak w szkole oceny. Powiedzcie, treningi są codziennie. Tak. Tak. Czyli jak wygląda wasz dzień? No, od razu po szkole idziemy na obiad, później na treningi. Z treningu wracamy, no szybko trzeba się coś tam nauczyć do szkoły. No i od nowa, i tak codziennie. A myślę, że taki taniec też wzbudza taką systematykę wśród tak młodych ludzi, nie? Bo jeżeli rzeczywiście tych treningów jest tak dużo, no to oni też nie mają tą lukę gdzieś, gdzie muszą się nauczyć i rzeczywiście przygotować do szkoły na następny dzień. Tak samo w podróży. Podróże też mimo wszystko się mówi, że to się dużo podróżuje, ale zawsze biorą książki, zeszyty. Ja widzę, jak z nimi jeżdżę, to rzeczywiście się uczą. Więc jakby to też jakby buduje taką systematykę wśród tak młodych ludzi. To jest chyba fajne, nie? Jak każdy sport, prawda? Pewnie tak. Mhm. Co teraz przed wami? Teraz najbliższy nasz turniej to w Gliwicach mamy. Międzynarodowy turniej. Międzynarodowy. WDSF. Więc to będzie pierwsze, a później następnie mamy Wuppertal w Niemczech. To jest taki też międzynarodowy turniej, gdzie rzeczywiście no, dość daleko, więc będziemy mieli długą podróż przed nami, gdzie jadę z parą, również drugi trener będzie. To taki w tym roku pierwszy start ich międzynarodowy poza granicami kraju, bo już oczywiście para tańczyła za granicą, więc to nie jest dla nich żadna nowość, ale no w tej kategorii w ogóle, bo są też kategorie wiekowe i oni są w pierwszym roku 16-18, więc 8 miejsce na Mistrzostwa Polski w tym roku to jest zacny wynik, ale jeszcze mają 2 lata przed sobą w tej kategorii na Mistrzostwach Polski, więc liczymy na to, że dojdą do mistrza. W Koszalinie nie będzie można was zobaczyć, jak tańczycie? W tym roku chyba nie, chociaż jeszcze nic się nie zapowiada. Ale w tamtym roku i lata przed były turnieje, ale teraz jeszcze nie jest nic pisane. Ja dopowiem tylko tyle, że się coś zapowiada, jednak jeszcze nie mogę zdradzić, ale rzeczywiście chciałbym popracować troszkę z Koszalinem i rzeczywiście mam wspólny projekt z miastem, który chcę zrealizować, więc myślę, że będzie okazja, żeby zatańczyć w Koszalinie, to na zacnej scenie. Robert, ty tańczysz ostatnio w Tańcu z Gwiazdami w Irlandii. Tak, jakoś w ogóle cieszę się, że w ogóle pierwszy raz zostałem zaproszony do studia nie przeze mnie, tylko przez nich i przez ich sukcesy, bo ja się bardzo cieszę, jestem bardzo dumny jako trener, że rzeczywiście mogę wychować takich podopiecznych. Ja też dużo podróżuję, więc to jest bardzo trudne prowadzić parę i jednocześnie podróżować. Nieoczekiwanie rzeczywiście brałem udział w Tańcu z Gwiazdami, teraz w irlandzkim Tańcu z Gwiazdami, dopiero co jestem po kontrakcie, no doszedłem do finału, więc też super wynik, ale rzeczywiście to było nieoczekiwanie, bo wskoczyłem za kontuzjowanego tancerza, który rzeczywiście mnie poproszono produkcja, więc miałem 2 dni, żeby się spakować, polecieć do kraju i rzeczywiście się tam znaleźć. Trzeba być dobrze zorganizowanym. No, na pewno taniec mnie tego nauczył.
Słuchajcie, no jeszcze raz Wam bardzo, bardzo gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Jakie są? To już jest najwyższa klasa? To już jest najwyższa klasa. Klasy taneczne już nie mogą wyższej zdobyć. Teraz tak naprawdę będą walczyć o miejsca i o tak naprawdę tytuły, nie? W sensie mistrza Polski, wicemistrza Polski, mistrza świata, mistrza Europy. No jeżeli para usytuuje się w pierwszej trójce, no to będziemy jechać na mistrzostwa Europy i świata. I myślę, że to wszystko przed nimi. W pasji uczą się dzieci od najmłodszych do... jakiego wieku? Do najstarszych. My tak naprawdę prowadzimy każdy rodzaj tańca. Prowadzimy teraz, również mamy system też Pro-Am, gdzie osoby, które chcą się nauczyć tańczyć i trochę tańczą u nas i rzeczywiście chcą się realizować, też mogą występować na turnieju z zawodowymi tancerzami. Ja mam jedną taką dziewczynę, z którą tańczę na świecie. Teraz się szykujemy do Barcelony na turniej i tańczymy i jest wychowanką, bo to już jest kobieta pasji. I rzeczywiście od najmłodszych lat tak naprawdę i też od poprzez wszystkie formy taneczne, bo nie tylko taniec towarzyski prowadzimy w tak dobrym stylu, że tak powiem. Tak też osiągnięcia w tańcu nowoczesnym, hip-hopie, również akrobatyce, również mamy w tym roku bardzo, bardzo dobre. Więc w każdym roku i w każdej kategorii, że tak powiem. Zapraszamy każdy do pasji. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jeszcze raz gratuluję. Tobie również, Robert. Robert Rowiński, Jakub Dudka, Natalia Stadnik byli dzisiaj moimi gośćmi. Studio Tańca Pasja. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.